Dobranoc. Coś wam jeszcze powiem. W tym Rzymie też nie tak łatwo być tym papieżem, ale w Krakowie to by się już całkiem nie dało. No bo być głodny, no bo by człowiek wciąż musiał stać w oknie. A gdzie tu coś pomyśleć, a gdzie tu coś napisać, a gdzie tu wszystko załatwić, a tu cały świat na głowie. Nie ma mowy. No. No, 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 no. Pochwalony Jezus Chrystus. No, no. Idźcie spać, idźcie spać. Idźcie spać. Tak bądźcie wódki. Pa! Okno papieskie zaczęło się od pierwszej pielgrzymki, bo nie było przewidziane. No ale jak młodzież krzyczy przed budynkiem, to Ojciec Święty chciał wyjść, no to trzeba było otworzyć okno. Myśmy z tyłu stali, bo stał dosłownie na parapecie i dyskretnie Ojca Świętego za sutannę trzymali, żeby no przypadkowo nie wypadł, bo to wszystko było tak spontaniczne. Jeszcze coś wam powiem. Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem porządnym człowiekiem, nigdy nie wyłaziłem na okna, a teraz co się ze mną stało? W oknach papieskich byłem wszystkich. Nawet jedno z okien papieskich fotografowano od tyłu, za pleców Ojca Świętego. Bardzo mnie ciekawiło, jak do niego docierają te głosy młodzieży. To było dużo dowcipu, dużo takiej serdeczności, takiej familiarności. To była dyskusja, ale to były właśnie takie słowa Ojca do dzieci i to było najpiękniejsze. I to najbardziej nam zostało w pamięci. Zamiast krzyczeć, niech żyje papież, krzyczcie, niech nie kaszle papież, niech nie kaszle papież. Więc ja bym wam zaproponował, tak śpiewajcie. Niech nie za nie mówi papież, niech nie za nie mówi papież, niech. Uwaga. Uwaga, nie połykać jednej z głoski. Tak możecie wołać do północy. Ja nie wiem, czy będziecie tak wołać do północy. Nie wiem. Myślę, że się wam znudzi. Niech papież nic nie mówi. Niech beczka nie pęknie, niech sakrochąg śpiewa, a wszystkim, którzy do północy nie wytrzymają, żeby powtarzać, niech nie za nie mówi papież, niech nie za nie mówi papież, teraz tutaj podam błogosławieństwo, a przed tym zmówimy anioł pański, bo jesteście bardzo pobożni. No tutaj się przychodziło się z potrzeby serca. Nie przychodziło się dla gadżetu, nie przychodziło się po to, że wypadało tu być. To był jego dom. Tu przychodziło się po to, żeby się spotkać z Janem Pawłem II, który zawsze w prosty sposób chciał nam coś bardzo ważnego przekazać. Okno jest symbolem i mimo, że dziś trochę stało się takim gadżetem, może i nawet niepotrzebnie, bo żebyśmy nie zrównali tego, co papież mówił w tym oknie, do przepisu na kremówki papieskie, więc myślę, że żebyśmy przypominali te słowa. Ja wam chcę powiedzieć, że kiedy tu jechałem, nawet kiedy już tu przyjechałem, to ktoś bardzo kompetentny, nie chcę mówić kto, mówił, dzisiaj ich tu nie będzie, bo oni wszyscy pojechali od Częstochowy. A ja na to nic nie powiedziałem, ale sobie swoje pomyślałem.
No i nie to, co nie to, co powiedziane, ale to, co pomyślane. Więc bardzo wam dziękuję, żeście nie zerwali tej tradycji, która się już ciągnie. Która się już ciągnie 12 lat. Dobrze, żeście nie zerwali tej tradycji. Nie wiadomo, jak ona jeszcze długo potrwa. Bo lata biegną. To się tak mówi, dopóki jeszcze człowiekowi wydaje. Życzę wam, żebyście trwali tu pod tym oknem, a jak mnie brakuje, to żebyście tak nachodzili kardynała obecnego. Żebyście mu nie popuścili. W każdym razie ja tutaj z tego okna tego i owego się nauczyłem, co mi potem pomogło w różnych miejscach. I w Rzymie, i poza Rzymem. Niektórzy mówią, że już w ogóle tu za długo siedzę. Tak. Ja się tym tak bardzo nie przejmuję, ale tak mówię. No, zaśpiewajmy apel jasnogórski. W mojej świadomości bardzo mocno zapisały się wszystkie pielgrzymki Ojca Świętego, bowiem w każdej z nich miałem swój udział. Mój udział dotyczył przede wszystkim ołtarza i dekoracji miasta i wszystkiego, co było możliwe. Pamiętajmy, 79 rok, nic nie było, półki puste, materiałów dekoracyjnych żadnych, kompletnie nic. W krużgankach świętej Katarzyny w kościele i na pierwszym piętrze została utworzona taka dekoratornia malarna. Przyszli ludzie w ogromnej ilości, na pewno ponad 100 osób. Byli to malarze, rzeźbiarze, pamiętam architekci. Myśmy malowali wszystko. Myśmy malowali herby polskie, herby papieskie, herby Krakowa. Myśmy malowali wizerunki Matki Najświętszej Częstochowskiej w ogromnych ilościach i w ogromnych rozmiarach. Kraków był dekorowany planszami przez nas malowane i właściwie wszystkie większe kościoły, łącznie z Nową Hutą Arką Pana i Salwatorem i tak dalej. Były to plansze od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych, ogromne. Zgłosili się do mnie ogrodnicy, mówią, że oni by dali kwiaty. Te kwiaty były rzeczą darmową. Podobnie było na ołtarzu. Dekoracje ołtarza wykonywaliśmy zawsze od pierwszej pielgrzymki do ostatniej, bez jakiejkolwiek zapłaty. To było bardzo ważne. Tak było nie tylko z pierwszą pielgrzymką, ale i z pozostałymi. Po odjeździe Ojca Świętego na drugi dzień umówiliśmy się z ekipą, że będziemy rozbierać ołtarz. Przychodzimy, ołtarz jest pusty, goły. Nie ma jednego kwiatka, nie ma skrawka materiału, cały był obity płótnem szarym, nie ma wykładziny podłogowej. Ludzie nożyczkami cięli na kawałki i zabierali jako relikwie. Chcę powiedzieć, że ta atmosfera utrzymuje się po dzień dzisiejszy, do ostatniej pielgrzymki. Było tak samo. A przed samymi ścianami stoi kardynał Szawiecha w swojej rzeźbie. I przypatruje się nam, przysłuchuje się nam. Modli się za nas, żebyśmy poszli dobrą drogą. Są okresy przeżywania dużych uniesień i wtedy jakby no, pokazujemy to, że jesteśmy razem. Tak było w godzinach, kiedy przeżywaliśmy śmierć Jana Pawła II. Tak było w czasie pielgrzymek, ale jednak trzeba przyznać, że
pewne rzeczy pozostały. No, chociażby to, że nikt nie wstydzi się, by wyznawać wiary publicznie. Przecież to dawniej było nie do pomyślenia. Odzyskaliśmy wolność jak Żydzi, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone suchą nogą i kiedy stanęli na pustyni, zaczęli się gubić. I wtedy Mojżesz wyszedł na górę i przyniósł dekalog. I papież wręcz jakby sugerował, że on pełni tą misję proroka, przynosi na nowo dekalog, nic nowego, ale chodziło o to, żeby ten dekalog odczytać w kontekście tej wolności, kiedy już nie musieliśmy się chować po świątyniach, po kościołach i tam wyrażać naszych patriotycznych uczuć. Można było to robić swobodnie w gazetach, w telewizji, w radiu. To było napominanie nas, że odchodzimy od dekalogu. Piąte przykazanie nie zabijaj, szóste przykazanie, bo się pojawiły nowe problemy związane z pornografią, związane z wolnym seksem. Te napomnienia, one są po dziś aktualne, ale w nich jest taka nadzieja Ojca, który wierzy w to, że człowiek weźmie dekalog. Przestańcie wrzeszczeć. Ta pielgrzymka to jest poniekąd powrót do początku. Dlatego byłem dzisiaj w Wadowicach, tam się urodziłem i jestem tu na franciszkańskiej. Tutaj otrzymałem sakrament kapłaństwa z rąk niezapomnianego księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. 1 listopada 1946 roku. Bóg ci zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. I trzymajcie się. Dobranoc. Dla mnie osobiście to ta satysfakcja pozostaje, że mogłem pracować przy wszystkich pielgrzymkach tutaj w Małopolsce. Od pierwszej, gdzie najpierw budowa sektorów, poprzez wszystkie te pielgrzymki. Ostatnią pielgrzymką chciał nie tyle pożegnania z ojczyzną, ale chciał jakby postawić kropkę nad i, że to wszystko, co on tutaj, prawda, powiedział, jest ważne i trzeba to kontynuować, żebyśmy pilnowali wiary i tradycji ojczystych. Pół godziny w milczeniu trwało na modlitwie, rozmawiał z Bogiem. W szczególnym miejscu, przed konfesją świętego Stanisława, gdzie przez posługę biskupią rodził do kapłaństwa całe szeregi, całe zastępy nowych sług słowa i Eucharystii. Oczywiście pamiętam jego przesłanie o miłosierdziu, niezwykłe, i spotkanie w Łagiewnikach i na krakowskich Błoniach i te 2 miliony ludzi i tą ciszę, kiedy trzeba było kontemplować tajemnicę Eucharystii i dialog z młodzieżą. Ale przyznam, że ta modlitwa, ten znak ciszy i modlitwy zapisał się w mojej świadomości, w moim sercu najmocniej. Od pierwszego spotkania tu w tym oknie minęło 23 lat i mnie